taka radość. Nowy rok, kiedy udzieliłem błogosławieństwa na koniec, gdy wszyscy się już rozjeżdżają do domu, powiedziałem: przed nami kolejny rok, Bóg wie wszystko, zna, jaki on będzie. Przed nami jest to zakryte w tajemnicy. Nie chodźcie, nie szukajcie, by dowiedzieć się, co was czeka, u żadnej wróżki, u żadnego czarnoksiężnika. Bądźcie z Chrystusem, bądźcie zjednoczeni z Nim, bądźcie w tej więzi, o której mówi przecież święty Jan Paweł II. Największym zadaniem człowieka jest, by stać się przyjacielem Jezusa, by trwać w tej przyjaźni. I cieszę się, że mogę powiedzieć to z tych gór, w tych ich stroju, tych górali beskidzkich, tym pięknie ich tradycji. Szanujcie tradycje, szanujcie się w swoich domach, szanujcie to, co piękne. Bądźcie sobą. Nikt nie ma prawa zniewolić ciebie. Musisz być autentyczny, taki, jaki jesteś. Ale bądź człowiekiem, który kocha innych. Nie tylko innych, ale Boże stworzenia kocha, który nie skrzywdzi nikogo. To jest przede wszystkim zadanie kolejne. Przyjacielem Jezusa być i kochać Boże stworzenie. Kochać każdego człowieka. Niech taki będzie nowy rok.